Jeśli otrzymasz elektroniczną wiadomość o treści, zauważamy, że ostatnio przez pomyłkę zażądałeś dezaktywacji konta e-mail. Jeśli wiesz, że nie złożyłeś tego wniosku, anuluj teraz tutaj. Jeśli nie, twój mail zostanie zablokowany w ciągu 48 godzin. Nie klikaj w link. Oszuści podszywający się pod administratorów portalu podatkowego namawiają do zmiany decyzji, której użytkownik nie podjął, a kliknięcie uruchamia instalację szkodliwego oprogramowania w komputerze. Radosław Hancewicz z białostockiego oddziału Krajowej Administracji Skarbowej radzi, by zrezygnować również z odpowiadania na taki mail do nadawcy. Najwłaściwszym zachowaniem rekomendowanym przez administrację skarbową jest bezzwłoczny. Poinformowanie o takim zdarzeniu Ministerstwa Finansów. Do tego celu został stworzony specjalny adres mailowy incydent.małpa mf.gov.pl